Jest piątek, godzina 11:10, więc jak co tydzień antenę przejmuje zespół Solution One, a właściwie tym razem nie zespół, tylko jedna osoba, bo eksperymentalnie w tym tygodniu jestem sam. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Po prostu tak nie dopuszczam innych do głosu, że już nikt nie chce ze mną występować. Może jakoś spokornieje, jak się wygadam w tym odcinku sam, to może za tydzień znowu ktoś zechce ze mną przyjść. A dzisiaj w związku z tym, że jestem sam, to powiemy sobie o nieco większej ilości tematów, bo powiemy o CD Projekcie, o carry tradingu, bo akurat budujemy portfel carry tradingowy, więc chciałbym się z Państwem podzielić tym, jakie mamy przemyślenia i jakie problemy z tym związane. O Palladzie, na którym już jest historyczna hossa, prawie że bańka, można powiedzieć. O strategii, o której opowiadałem, grania przeciwko większości na Forexie, o euro złotym, który moim zdaniem zanotował chwilowe minimum i czekają nas wzrosty, o Brand 24, o którym dosyć dawno nie mówiliśmy, o all time high na DAX-ie i o akcjach Tesli. No dobra, zaczynamy od CD Projekt. CD Projekt to jest spółka, z której powodu w zeszłym tygodniu mnie nie było na antenie, bo akurat z czwartku na piątek pojawiła się informacja o tym, że spółka przesuwa debiut. Tak szczerze mówiąc, wyczekiwałem trochę tej informacji, w sensie takim, że spodziewałem się, że no może tak być, tak? To był już ten okres pół roku przed debiutem, nawet rok przed premierą. Można było się spodziewać, że jakieś ryzyko tego występuje, aczkolwiek no, nie odważyłbym się i nie graliśmy przeciwko CD Projektowi. No, zazwyczaj jednak tuż przed premierą spółki są no, pompowane. No i co się stało? Spółka opublikowała informację, że przesuwa debiut na wrzesień. I kurs, o widzimy teraz na wykresie, kurs zanurkował. Ja po przeczytaniu tego newsa stwierdziłem, że okej, myślę, że przecena będzie na poziomie około 6%. Tak szacowałem, to znaczy widziałem na forach, na Facebooku, na grupie zamkniętej tej OTS-u, że bardzo dużo ludzi już tuż po newsie pisało, o super, będzie można taniej kupić, więc widziałem, że jest bardzo duża ilość kupujących, którzy się nie załapali na te wzrosty, no i tylko czekali, żeby wskoczyć do pociągu. Skala otwarcia była dużo, przecena była dużo większa niż mi się wydawało, że będzie i nasz plan transakcyjny i rozgrywaliśmy to w funduszu był taki, że kupimy spółkę na tych minus 6, może minus 8%, jak się uda. Udało się kupić znacznie, znacznie niżej, bo otwarcie było na poziomie no 15 około procent, a nawet więcej przecena chwilowo sięgała. No i naszym założeniem było to, że ta spółka, ja szacowałem, że ona się otworzy na minus 6%, że duża ilość inwestorów dojdzie do tych samych wniosków co my, że ona wróci do poziomu sprzed tej informacji. Ja zakładałem, że to się stanie jeszcze tego samego dnia, że będzie minus 6, minus 7% i jeszcze tego samego dnia luka zostanie zamknięta, więc darmowe, powiedzmy, darmowe w cudzysłowie oczywiście, darmowe 7%. Ale co się stało? Luka była minus 15% i tak naprawdę na zamknięciu tej pierwszej sesji ta spółka skończyła na minus 6%, które ja szacowałem. Tak? Czyli to wszystko się rozegrało dużo wolniej i dopiero w cudzysłowie, bo już po dwóch dniach praktycznie cała luka została zamknięta, a my swoje pozycje realizujące zyski, czyli zlecenie realizujące zyski, czyli tak zwane take profity mieliśmy na poziomie zamknięcia z czwartku. Trochę sobie zostawiliśmy jeszcze, bo była to fajna okazja, żeby wskoczyć, bo myślę, że rynek dojdzie za chwilę do wniosku, że już no, skoro raz to zagrożenie przesunięcia startu
gry, wydania gry, było jakoś tam pewnie przez niektórych szacowane, choćby przez insiderów, a przecież tam jest cała rzesza programistów, którzy przy tym pracują, więc zakładam, że no trochę się po rynku mogła rozejść ta informacja, tak zakładam, a może się oczywiście mylę, ale nawet jeśli ktoś nie miał poufnych informacji, no to było takie ryzyko. Uważam, że teraz tego ryzyka przesunięcia debiutu po prostu nie ma. No, zakładam, że z informacji, które podawał zarząd, wynika, że no po prostu tego ryzyka nie ma. No, myślę, że już tym razem zrobili to z głową, biorąc pod uwagę, że mówili, że już całą grę można przejść od początku do końca i chodzi o doszlifowanie, więc ja zakładam, że gdyby nie wakacje, to przesunięto by debiut tej gry nawet na okres wcześniejszy, a ten wrzesień prawdopodobnie wynika stąd, że to jest po prostu pierwszy miesiąc powakacyjny i myślę paradoksalnie, że może to się dla spółki pozytywnie odbić, to przeniesienie, no bo wrzesień, końcówka roku to jest raczej w sprzedaży lepszy okres niż początek roku. Mamy początek roku szkolnego, za chwilę mamy Boże Narodzenie, tak? Więc to już jest raczej, to są ostatnie kwartały, to jest ostatni kwartał roku. Więc zakładam, że to paradoksalnie na spółce może wyjść na dobre. Sceptycy oczywiście mówią, że no nie, no bo to jest pół roku do tyłu, że konkurencja wyda lepsze produkty i tak dalej, i tak dalej. Być może trochę jest w tym racji, aczkolwiek w drugim argumencie sceptyków, gdzie nawet w grupie zamkniętej TJS-u tam dyskutowano, że no to jest bardzo zły news dla spółki. Ktoś podawał jako argument, że, to że no 70 milionów złotych, 70 milionów złotych dodatkowo będzie kosztowało spółkę wydanie tej gry, no bo przez te pół roku no tyle będzie kosztował dodatkowy development, na co ja bardzo szybko policzyłem i odpowiedziałem tej osobie, że okej, dobrze, 70 milionów podzielić na kapitalizację spółki na poziomie wtedy 25 miliardów złotych, no to mówię, okej, to jest wpływ na wycenę spółki 0,29% i to jest realny, fundamentalny wpływ. Cała reszta to jest wstrząśnięcie ludzi, spekulantów, którzy grali pod debiut, tak? Więc ja zakładam, że ta ilość ludzi, którzy grali pod debiut, doprowadziła do tego spadku 15% i to było jedno z zagrań takich dosyć prostszych co do zasady na giełdzie, gdzie no, można wykorzystać. Takich okazji jest w roku bardzo mało, ale czasami są i wtedy trzeba wykorzystać. I właśnie to było powodem, dla którego tydzień temu mnie akurat nie było, bo rozgrywaliśmy to i skupowaliśmy te akcje. No i ten trade był udany, a dzielimy się, żeby na przyszłość, gdy będą takie sytuacje, mogli Państwo sobie wyciągnąć swoje wnioski. Drugi temat, jaki chciałem poruszyć, to jest kwestia budowania portfela carry tradingowego. Tak się składa, że jesteśmy teraz w trakcie tworzenia portfela carry tradingowego. Co to jest carry trading? Carry trading to jest po pierwsze jedna z głównych i fundamentalnych strategii w naszym funduszu. To jest strategia, gdzie budujemy portfel aktywów, które codziennie w nocy dodają nam punkty swapowe. Tak swoją drogą to też przy okazji innej strategii wczoraj taka myśl mnie naszła, że te punkty swapowe, na które no bardzo często inwestorzy nie zwracają uwagi, ja bardzo nad tym ubolewam, bo przez to brokerzy też nie poprawiają tych ofert i spready, tak jak wszyscy patrzą na spready, spready na cenie, tak nikt nie patrzy na spready na punktach swapowych, które są u niektórych brokerów naprawdę, no, wołają o pomstę do nieba, różnica, tak? Czyli jeśli na krótkiej pozycji zarabiamy 2 dolary, a na długiej pozycji tracimy 9 dolarów i jeśli statystycznie w ciągu roku mamy trochę pozycji długich, krótkich, powiedzmy, że to się rozkłada pół na pół, to
I jeśli jeszcze do tego dodamy ESMę, która wymusza de facto granie nie krótkoterminowe, day tradingowe, tylko właśnie intradayowe, czyli granie na średnie terminy, no to ja widzę już na moim portfelu, o którym będę trochę później mówił, granie przeciwko większości na Forexie, widzę jak bardzo te słopy uderzają w wynik portfela, widzę jak te minusy się kumulują, a te plusy z kolei na innych oczywiście crossach są małe. I statystycznie jest to w czasie ESMY ogromny problem, więc apeluję do Państwa dla dobra Waszych portfeli, zwracajcie uwagę na spread na punktach swapowych, bo to Was wykańcza w długim terminie. Proszę sobie zobaczyć, jaki to ma wpływ, jeśli ESMA to wymusza, tak? ESMA wymusza długie trzymanie pozycji. Na Forexie mamy jedną z mniejszych zmienności historycznie. Euro, dolar, dolar, frank, fund dolar jest może wyjątkiem z powodu Brexitu, ale co do zasady zmienność na Forexie jest historycznie na bardzo niskich poziomach i wymusza to, tak jak mówiłem, utrzymywanie tych pozycji dłużej, więc te punkty swapowe mają bardzo duże znaczenie. No ale wracając do budowania portfela, zastanawiamy się, jakie aktywa wrzucić do tego portfela, aby generowały duże stopy zwrotu. Z punktów swapowych, tak? Więc założenie jest takie, żeby ten portfel najlepiej się nie zmieniał, jego wartość najlepiej się nie zmieniała, ale żeby te punkty swapowe dodawały nam co noc do wyniku. No i tutaj cała zabawa polega na tym, żeby zbudować taki portfel, który jest jak najmniej zmienny, a najlepiej, żeby w ogóle cena się nie zmieniała, żeby stała w miejscu. Kiedyś swego czasu budowaliśmy taki portfel na przykład inwestując w rubla rosyjskiego do dolara, jak jeszcze na dolarze były niskie stopy procentowe, na rublu były z kolei bardzo wysokie, sięgające 10%, a zabezpieczaliśmy to na przykład na ropie naftowej, tak? Bo to były czasy, kiedy głównym motorem napędowym zmiany kursu rubla rosyjskiego była cena ropy naftowej i przy odpowiednich proporcjach to się dobrze hedżowało. Można sobie wybrać też strategię inwestowania w złoto, krótkie pozycje w złocie, ale w długie pozycje w tym samym czasie, na przykład w australijskiego dolara albo w nowozelandzkiego dolara, które są bardzo mocno uzależnione od ceny złota, a z kolei mają wysokie, miały, teraz to już nie jest tak jak kiedyś było, kiedyś te stopy procentowe Nowozelandczyka były na poziomie ponad 5%, Australijczyka nieco poniżej 5%, więc dało się budować te portfele, oczywiście i ten rubel już nie za bardzo działa i inny Nowozelandczyk, Australijczyk hedżowany złotem też nie bardzo, bo i na dolarze stopy poszły procentowe do góry i na Australijczyku spadły, na kiwi też spadły, więc te strategie już nie mają sensu. No ale zastanawiamy się teraz, jak zbudować nową strategię carry tradingową. No i z par walutowych, które teraz dobrze płacą punkty swapowe, to możemy wymienić euro-dolar, tak? Na euro bardzo niskie stopy procentowe, ujemne wręcz. Na dolarze szału nie ma, ale jednak dodatnie. Dziennie na jednym kontrakcie na euro-dolarze możemy dostać około 5-6 dolarów. Jeśli wykorzystamy do tego odpowiedniego brokera, odpowiednie instrumenty, to 5-6 dolarów można osiągnąć punktów swapowych przez noc na euro-dolarze. Co w skali roku daje... powinno dać 3%, tak? 5 dolarów razy 6 dolarów, powiedzmy, tak? 6 dolarów razy 360 dni. Mamy 2160 dolarów. W stosunku do wartości kontraktu 100 tysięcy euro, to jest nawet niecałe 2%. No ale wiadomo, że depozyt na jeden kontrakt to nie jest 100 tysięcy euro, tylko to jest 3300 euro, tak? Czyli mamy ponad 50% stopy zwrotu, jakby się udało zrobić tak, że ten euro-dolar stałby w miejscu, co oczywiście jest absurdem, więc ten depozyt musi być dużo większy. No i nie bardzo widzimy, jak można taką strategię zbudować, bazując na samym euro-dolarze. Trzeba by tam coś jeszcze dorzucić. No i pytanie, co jeszcze dorzucić? Drugim crossem, który ma największe punkty swapowe, to jest dolar frank.
Ja dorzucę to wszystko na jednym wykresie, bo mamy tutaj cenę euro-dolara, porównamy to z dolar-frankiem sobie na jednym wykresie. Tak? I już widzimy, że źle zrobiłem. Zrobię odwrotne kwotowanie, bo euro-dolar ma jako walutę bazową euro, a kwotowaną dolar, a dolar-frank odwrotnie, więc zrobimy tak, że zrobimy to jako CHF-USD, no bo one w jedną stronę grają, tak, czyli gramy przeciwko frankowi, przeciwko euro, ale za to długie pozycje na dolarze, tak. No i zobaczmy sobie na co by się działo, jakby portfel składał się tylko z tych dwóch aktywów, czyli euro-dolara i franka do dolara. No nie trudno zgadnąć, że korelacja jest bardzo dodatnia, tak. Ale nie jest jedynką. Widzimy, że czasami euro-dolar szybciej reaguje, czasami frank, który tutaj jest na czerwono, wolniej reaguje, więc co do zasady, zgodnie z teorią portfelową Markowica, dodanie dwóch aktywów, które są nieskorelowane jeden do jednego, tylko w jakimś innym stopniu, no dodanie, portfel składający się z dwóch aktywów, co do zasady ma mniejszą zmienność niż jeden portfel. Oczywiście nie jest to takie oczywiste, proste, trzeba by się wgłębić w ten temat, no ale tak co do zasady tak jest, więc na franku dolar słopy za jedną noc są bardzo zbliżone do euro-dolara. Frank dolar z kolei jest trochę, ma mniejszą wartość, bo 100 tysięcy franków, a z kolei większą zmienność procentową, nominalną taką samą, więc generalnie dodanie tych dwóch, więc można przyjąć, że frank jest bardzo porównywalny z punktu widzenia wartości, którą daje carry traderowi. Ale co jeszcze można dodać? Zastanawialiśmy, co można jeszcze dodać i można jeszcze dodać złoto. Na złocie, na krótkich pozycjach też mamy punkty swapowe dodatnie. I tu już widzimy, że złoto jeszcze lepiej uzupełnia. To znaczy idealny portfel, gdzie oczekujemy jak najniższej zmienności, to jest portfel, gdzie mamy aktywa ujemnie skorelowane. To znaczy, że jeśli euro-dolar spada, to na przykład aktywo, którym coś rośnie, jeśli euro-dolar spada. Różnie to bywa, no ale widzimy, że już złoto tutaj niekoniecznie zachowuje się tak jak euro-dolar, dolar-frank, więc myślę, że złoto jest dobrym uzupełnieniem, aczkolwiek tak na oko patrząc, mówię na oko, bo jesteśmy w trakcie tworzenia i po prostu dzielę się z Państwem zagadnieniami, jakie teraz rozpatrujemy, tak? Czyli mamy euro-dolara, dolar-franka, wiemy, że chcemy mieć w portfelu też złoto, które też jakoś to uzupełnia. Zastanawialiśmy się, co jeszcze można dodać. Na złocie punkty swapowe przez noc są bardzo zbliżone, jeśli wybierzemy oczywiście dobrego brokera, są zbliżone, trochę niższe niż euro-dolar, dolar-frank, ale bardzo zbliżone. I co jeszcze można dodać? No i tu ciekawostka. My to uzupełnić chcemy jeszcze indeksem SMI. SMI to jest indeks giełdy w Szwajcarii. Na najbliższe 3 miesiące, właściwie nawet nie 3, tylko już 2, bo do 20 marca, kiedy wygasa kontrakt na indeks SMI, w przeliczeniu na punkty swapowe w skali roku to jest 7% punktów swapowych Szwajcarii. Z czego wynikają tak wysokie punkty swapowe na indeksie szwajcarskim? Po pierwsze, indeks jak to indeks jest notowany w stosunku do waluty swojego kraju, więc jeśli mam indeks szwajcarski SMI w relacji do franka szwajcarskiego, który ma ujemne stopy procentowe, to już choćby z tego wynikają 0,7% w skali roku punkty swapowe. Ale jeśli do tego dodamy jeszcze dywidendy, a one tak się układają na indeksie Szwajcarii, że dają w tych dwóch najbliższych miesiącach aż stopę zwrotu na poziomie 7% w skali roku, no to te punkty swapowe są nawet wyższe niż na euro-dolarze, na złocie, na dolar-franku, z powodu, głównie z powodu tych dywidend, które będą wypłacane.
Więc warto rozważyć dodanie tego indeksu. Oczywiście jak to indeks ma dużo mniejszą zmienność niż krosy walutowe, no bo no, indeksy siłą rzeczy, tak, no, zmiana na rynku Forex z rzędu 0,5-1% to już jest spora zmiana, na indeksie to jest żadna zmiana, więc wiadomo, że uzupełnienie tego indeksu SMI w portfelu to nie będzie duża ilość, no ale zobaczmy, co się stanie, jak nałożymy, jak wygląda jeszcze dorzucenie SMI. I też widzimy, no wiadomo, że tam jest Hossa, tak, no bo on, no, co ciekawe, podąża podobnie, widać, jak złoto SMI, co trochę nie dziwi, bo SMI, bo frank od wieków jest bardzo mocno skorelowany z ceną złota, tak. No i teraz mamy takie cztery aktywa, no i teraz cała zabawa polega na tym, jak wycisnąć maksymalną stopę zwrotu przy jak najmniejszej zmienności, a na to nam w tym wyliczeniu tego nam może pomóc portfel Markowica. Zachęcam Państwa, żeby się pobawić. Jakby ktoś miał ciekawe przemyślenia na ten temat, to bardzo chętnie dostanę jakiegoś maila, czy można do mnie na Facebooku napisać, na Messengerze, jakie są Państwa, jakie mają Państwo podejście, a może jakiś ciekawy pomysł, jak ułożyć taki portfel. Idąc dalej z zapowiedzianych tematów, Pallad. Swego czasu bardzo jedna z ulubionych krosów u nas w funduszu, krosów, no metali, tak? Mamy no niesamowitą hossę, to gdzie kulminacją tego było, kulminacją, to zostały te wygresy, ja może ich nie będę nawet usuwał, bo to pokazuje, jak cena złota, tak, jak bardzo wzrosła i o czym wszyscy wiemy w ostatnim czasie, a jak ma się do ceny złota i innych aktywów wycena Palladu. No to wycena Palladu w stosunku do innych aktywów to wygląda tak, jakby ta cała reszta to tak prawie jak obligacje wygląda w kontekście zmienności na Palladzie, gdzie kulminacją był wzrost o 10% jednego dnia, gdzie no, na metalach to jest niespotykane, zupełnie niespotykana sytuacja. No ja myślę, że Pallad mógł stracić impet, to znaczy, że to była... No, na Palladzie nie ma dużej zmienności ani płynności normalnie. To znaczy, może zmienność jest, ale płynności dużej nigdy tam nie było. I myślę, że po prostu ta ostatnia faza, ta faza tutaj, to jest już popyt czysto spekulacyjny. Tam to jest prawdopodobnie kapitulacja krótkich pozycji i myślę, że... No, można by pomyśleć o krótkich pozycjach z bardzo wąskim stop lossem na poziomie zbliżonym do ostatnich maksimów, a myślę, że ta korekta może sięgać no, początku tej świecy, no, 10% wzrost, no, nie kupuję, że w ciągu jednego dnia fundamentalnie aż tyle się zmieniło na Palladzie, więc ja bym to oczekiwał jednak korekty, gdzie naprawdę bardzo nie lubię grać przeciwko trendowi, ale to jest, myślę, że taki wyjątek. Zobaczymy, co będzie dalej. No i a propos tego, że nie lubię grać przeciwko trendom, no to portfel, o którym wspominałem, czyli portfel grania przeciwko większości, używam do tego strony FXSSI, gdzie jest Board of Sentiment. I tam mamy zagregowaną liczbę pozycji drobnych graczy na rynku Forex. No i są bardzo ciekawe tutaj sytuacje. No ja rozgrywam taki mały portfel, na razie testowo, grania przeciwko, czyli aktualnie, ponieważ 71% ludzi ma na aut USD długie pozycje, no to ja mam krótkie. Na euro dolarze 66% ma długie pozycje, więc ja mam krótkie. Na funt dolar ma większość ludzi, to już mała przewaga, krótkie pozycje, więc jak mam długie. I na dolar franku tu się już bardzo długo utrzymuje sytuacja, w której większość ludzi ma pozycje długie, a to wynika z tego. I teraz dochodzimy do sedna, dlaczego mi się to, ten temat jest mocno powiązany z graniem przeciwko trendowi, że większość ludzi gra po prostu przeciwko trendom. I widzimy sytuację, gdzie jeśli jest długoterminowy trend, tak jak na dolar franku widzimy, spadkowy, no to rośnie liczba graczy, którzy grają na spadki. Którzy grają, przepraszam, na wzrosty. Ci ludzie, którzy mają krótkie pozycje i zarabiają na nich, zamykają, cieszą się zyskiem, a ludzie, którzy mają na długich pozycjach
straty trzymają je z nadzieją, że to odbije. I mamy taką sytuację w tym przypadku i co ciekawe, nawet ta korekta, która już raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem dni trwa, no nie spowodowała tutaj dużych zmian. Ludzie nadal trzymają tak te długie pozycje. No i stąd moje bardzo niedźwiedzie nastawienie do dolar franka. Tak samo mogę Państwu powiedzieć, że jeszcze ze 2-3 lata temu, jak byliśmy naprawdę z punktu widzenia dzisiejszego we wczesnych powijakach hossy, a z tamtego punktu widzenia przychodzili ludzie i mówili, że to już jest koniec, że to już są tak ogromne wzrosty, ale ja widziałem na różnych stronach, które pokazują nastawienie klientów indywidualnych, ja tam widziałem na Dow Jonesie, to sięgało nawet 90% krótkich pozycji. Na DAX-ie 80-75%, na innych indeksach krótkich pozycji. I ja mówię, no nie może być końca hossy, jeśli jest tak duża ilość krótkich pozycji na rynku. Ta hossa się skończy tym, że ludzie się rzucą na te długie pozycje, bo zechcą, jest tak zwane FOMO, fear of missing out, będą się bali przegapienia tej hossy. Tego nie było i nie ma i jeszcze nie było na indeksach zagranicznych, stąd ja dalej jestem bardzo nastawiony prowzrostowo. A o tym, że czasami ten sentyment nawet w jeden dzień potrafi się zmienić, niech świadczy złoto, gdzie od grudnia mieliśmy mocny trend wzrostowy i ja na bazie tego trendu tutaj już pod koniec grudnia bardzo dużo ludzi grało przeciwko złotu i tutaj na tym moim portfelu testowym wchodziłem w długie pozycje przed końcem roku właśnie bazując na tym, że ludzie grają przeciwko złotu. A co ciekawe, tak historycznie bardzo długo już złoto obserwuję, raczej tam historycznie prawie zawsze wszyscy chcą mieć długie pozycje na złocie, a było odwrotnie. I co się stało? Po tym jak tutaj widzimy tę lukę po całym konflikcie Iran-Stany Zjednoczone, po zabiciu generała Iranu, mamy tę lukę i ciekawostka, tu nagle wszystko się zmieniło. Sentyment ludzi tu nagle się zmienił tu wszyscy uwierzyli we wzrosty, tu w tym momencie. Ja tutaj na tym moim portfelu testowym zamykałem długie pozycje, a to był ten okres, kiedy już ludzie zaczęli grać na długie pozycje. Tak? No i widzimy, że jak to się skończyło. Tak? W tym momencie nie ma sygnału na złocie, jest sygnał neutralny, jak widzimy. No, połowa ludzi gra long, połowa short, więc nie jest dla mnie złoto w tym momencie jakimś aktywem spekulacyjnym, do którego jestem przekonany, że jest warty uwagi, aczkolwiek trzymam jakieś pozycje długie w złocie, no bo złoto zawsze zabezpiecza trochę nas, hedżuje inne ryzyka konfliktów i tak dalej, więc uważam, że w każdym momencie dobrze jest mieć po prostu trochę złota w portfelu. Dobrze, idąc dalej, euro do złotego. Co tu się dzieje? Euro złoty. Na euro złotym, no już może wyczyszczę te stare wykresy, bo to nic tu nie wnoszą. Na euro złotym mieliśmy po przebiciu dołem, po wyjściu dołem z konsolidacji, mieliśmy urwanie stop lossów. Tutaj na tym cieniu, który Państwo widzicie, on w niektórych serwisach i w niektórych źródłach informacji, niektórzy mówią, że ten cień zszedł nawet poniżej 4,20. No jak dla mnie to było takie, ja nie wierzę w wybicie z tej konsolidacji. To znaczy uważam, że wrócimy za chwilę z powrotem do tego trendu bocznego. Wybiliśmy się dołem, no, trochę na bazie hossy na świecie, no bo jeśli na świecie jest hossa, no to ten złoty ma tendencję do umacniania się. Jest taki sentyment inwestorów do inwestowania w aktywa obarczone nieco większym ryzykiem i tak jest Polska postrzegana. No i ja uważam, że ten cień, który tutaj się pojawił, to było krótkoterminowe wyczerpanie się tego średnioterminowego, czy nawet średnioterminowego, bo to jest wykres tygodniowy,
trendu spadkowego i uważam, że teraz wracamy do, z powrotem do konsolidacji między 4,26 a 4,32, może 4,34. Tak dla przypomnienia, jak przebijaliśmy tu, to nawet na antenie mówiłem, że nie wierzę w analizę techniczną, ale tym razem no, uznam chyba jej zasadność i wtedy przewidziałem na antenie, że to będzie 4,24, 4,25. Tak właśnie się stało. Pogłębiliśmy nawet to teraz, a teraz uważam, że wracamy z powrotem do konsolidacji i trzeba będzie przetradować poziomy pewnie z powrotem 4,26, 4,28, 30. Zobaczymy, jak to, czy to się sprawdzi. Dobrze, jeszcze trzy tematy. Skoro jesteśmy, trochę zmienię kolejność, powiem o DAX-ie, bo DAX w końcu po żmudnych wzrostach zanotował all-time high. Też chyba na antenie mówiliśmy jakiś czas temu, że no DAX został w tyle i uważam, że będzie nadrabiał. Tak też się stało. Porównajmy go do indeksu S&P 500. SPX. No. On w ostatnim czasie, zobaczmy, 5 miesięcy, 3 miesiące, no nawet nie da się powiedzieć, że DAX nadrabia. Stany też rosną, po prostu DAX w końcu wybił się na szczyty. To jest dla mnie sygnał, że no DAX naprawdę jest dobrą inwestycją. Tak? Historycznie one, no, nawet jak Stany szły szybciej, to za chwilę Europa doganiała i odwrotnie, więc ten S&P 500 już za mocno odgiął się od tego DAX-a i ja bym oczekiwał, że po pierwsze jakieś ożywienie w końcu może w Europie zobaczymy, a po drugie, no, że DAX przyspieszy albo, wiadomo, może się stać inaczej, może S&P 500 zacząć spadać, a DAX zacząć iść do góry albo, no tak to pewnie nie będzie, ale po prostu może być bardziej stabilny i wtedy one się wyrównają w drugą stronę, więc taka strategia hedżująca, powiedzmy, long DAX, short S&P 500 jest warta do rozważenia, do dorzucenia do portfela. Trochę to jest w kolizji z moją prognozą euro-złotego, bo tak naprawdę historycznie jest tak już od wielu lat, że dołki na euro-złotym wyznaczały szczyty na indeksach światowych. Ma to związek właśnie z tym sentymentem do aktywów ryzykownych i mniej ryzykownych, o których wcześniej mówiłem. Więc to się trochę gryzie, no ale zobaczymy, jak to się potoczy. Inwestowanie to nie jest nauka, tylko bardziej sztuka, więc tutaj nie wszystko się musi zgadzać. Więc powiedzieliśmy sobie o DAX-ie, więc jeszcze dwa ostatnie tematy, bo już czas nam się praktycznie skończył. Brand 24, w sumie trochę analogiczna sytuacja do kursu euro-złotego. Dla przypomnienia, byliśmy na antenie wielokrotnie bardzo nastawieni na wzrosty akcji Brand 24. Później był taki dzień, w którym były bardzo duże obroty. Ja powiedziałem, że no, niedobrze to wygląda. Chyba tak, tutaj były te obroty. To było w lipcu zeszłego roku na poziomie ponad 40 zł i mówiłem, że chwilowo bym się wstrzymał i poczekał na zejście do 30 albo niżej. Tak się stało, nawet zjechaliśmy dużo niżej. A teraz to, co się stało, w momencie, kiedy urwało się dno, mieliśmy znowu duży wolumen na tym spadku. Co ciekawe, połączony z informacją, która wyszła ze spółki, informacja mówiąca o tym, że spadła ilość klientów za sprawą Facebooka, który zablokował możliwość zbierania danych, ale rynek... W raporcie spółki było jedno lakoniczne zdanie związane z rozmowami z Facebookiem. Rynek wydał się je zignorować, a moim zdaniem to było kluczowe zdanie. To znaczy, to zdanie mówiło o tym, że tam jest jakaś ugoda, która idzie. Tak, tam są jakieś rozmowy. Nie było żadnych szczegółów. Prawdopodobnie spółka nie może ich ujawniać, ale
No dla mnie to jedno zdanie. Uważam, że gdyby ta publikacja poszła na rynku amerykańskim, gdzie dużo bardziej patrzy się na sentyment i przyszłość niż przeszłość, to spółka by poszła do góry 10, 20, 30%, a u nas pierwsza reakcja była spadek, no bo ma mało klientów i tak dalej, tylko ilość klientów w przypadku Brand24, czy to jest tam 5 tysięcy, czy 3,5 tysiąca, naprawdę nie ma to znaczenia dla spółki, która ma dużo większy potencjał i dużo wyższe aspiracje. Przyszłość jest ważniejsza i ugoda z Facebookiem no, mogłaby tutaj im bardzo pomóc. No i też tu widać, że rynek, tak jak w CD Projekcie, po dwóch, trzech dniach doszedł do wniosku, że no faktycznie to ma większe znaczenie i mieliśmy wzrost z 16 zł na 20 zł, tak, więc w bardzo szybkim tempie można było zarobić 30%. Oczywiście płynność na tym rynku jest nieduża, aczkolwiek na dołku tam był obrót już ponad chyba 500 000 zł i tam strategia kupienia. My mamy i tak już dużą ekspozycję na Brand24, więc nie dokupowaliśmy, ale miałem wielką ochotę dokupić tam większy pakiet, bo można było przy dużym wolumenie kupić te akcje, a oddałbym je wtedy w momencie upublicznienia informacji, że Brand24 dogadał się z Facebookiem, no to co dla mnie jest oczywiste, że prędzej czy później no, musi nastąpić. Pytanie, na jakich warunkach to się okaże. No i jeszcze mamy spółkę Tesla na sam koniec. Jedna z moich ulubionych spółek już od wielu, wielu lat, która nie mogła jakoś przez wiele, wiele ostatnich lat wyjść z konsolidacji, no ale jak już wyszła, to widzimy, co się dzieje. Wzrost z $200 na $550. Ma to związek z uporaniem się Tesli z problemami wydajności produkcji, z tym, że w końcu opublikowała zyski. No mamy no, niesamowity rajd i moim zdaniem w pełni uzasadniony. Ja na niego czekam już wiele, wiele lat. Już myślałem, że może to nie nastąpi. Już sam nawet zacząłem wątpić w Elona Muska, czy nie jest takim za bardzo bajkopisarzem, ale widziałem, wygląda to genialnie. I znowu rynek po publikacji, po prezentacji samochodu Cybertrucka i tej wpadce z tym, że szyby się zbiły, a miały się nie zbić, to mówiliśmy też o tym na antenie, no kurs zdecydowanie zareagował wtedy no, nieracjonalnie, bardzo emocjonalnie, tak no, to wiadomo, że te szyby poprawił i to nie miało większego wpływu na wycenę spółki. No i to, mamy ogromne wzrosty, tej spółce kibicuję jak najlepiej. Warto też dodać, że spółka miała jedną z największych ilości odsetka krótkich pozycji, więc no myślę, że duża część z tych wzrostów to jest zamykanie krótkich pozycji, więc też bym tutaj nie spieszył się z zakupami, bo no bo zawsze te zamykanie krótkich pozycji to trochę analogiczna sytuacja jak z Palladem, niekoniecznie musi być fundamentalnie dobrą przyczyną do wzrostów. Tak jeszcze przypomniała mi się, nie mówiłem, że o tym powiemy, ale przypomniała mi się ta spółka, która miała bardzo duży odsetek ilości krótkich pozycji, GameStop, o której mówiliśmy, jestem ciekaw, co się z nią dzieje, a tu się z kolei nic nie dzieje, to jest inna spółka, gdzie jest bardzo duży odsetek krótkich pozycji. Tutaj były publikacje jakichś danych gorszych od oczekiwań. No, niewiele się tutaj dzieje. Pewnie jeszcze do niej wrócimy w przyszłości. Jestem już 8 minut po czasie, więc kończę. Widzimy się za tydzień. Myślę, że już, ponieważ się już nagadałem dzisiaj, to już za tydzień ktoś może zechce ze mną wystąpić i także zapraszamy za tydzień 11.10. Dziękuję bardzo przed Państwem. Był Tomasz Piwoński, Solution One. Do widzenia.